jesteśmy w związku z tym, że mamy wprowadzony dodatkowy punkt. Witam serdecznie, jak to było powiedziane, pana prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Kleszów, członka zarządu. I bardzo proszę o przedstawienie strategii, która tam była wcześniej zapowiedziana. Oddaję głos. Dzień dobry państwu, miło mi państwa powitać po raz kolejny. Michał Mazur, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszów i pani Beata Michalczyk, wiceprezes zarządu. Chcieliśmy państwu, poproszono mnie, żeby zrobić to w takiej możliwie skondensowanej formie, więc będę starał się to zrobić w miarę jak najbardziej konkretnie i szybko. Chcieliśmy państwu przedstawić to, co obiecywaliśmy 3 tygodnie temu, mianowicie zakres prac, które już realizowaliśmy. Chcieliśmy państwu powiedzieć o tym, czym się fundacja na ten moment zajmuje. No i chcieliśmy nakreślić takie główne nasze kierunki działań strategicznych. Być może część z nich jest dyskusyjna. Zapraszam do tej dyskusji, bardzo chętnie ją otworzę. Niemniej jednak chciałbym pokazać, co nam przyświeca i w którym kierunku chcemy iść. To są dla nas oczywiste rzeczy. Powiem tylko w skrócie. Najważniejsze dla nas jest to, że fundatorem fundacji jest rada, tak naprawdę mieszkańcy gminy i fundacja w naszym ujęciu ma pełnić zawsze tylko funkcję służebną w stosunku do mieszkańców gminy. Czyli mamy tak działać i takie strategie układać, żeby tak naprawdę na koniec dnia żyło nam się lepiej, ta jakość życia była lepsza, tej pracy było więcej i wszystkie inne elementy z tym związane. I przykładając tą miarkę do wszystkich naszych zadań, będziemy sami wewnątrz fundacji oceniali siebie, jak również państwa wnosimy o takie patrzenie na to, co robimy. Statut fundacji jest wszystkim bardzo dobrze znany. Na ten moment opieramy się na tych ścieżkach, które statut nam wyznacza i działamy w ramach tego statutu. Tak jak zapowiadaliśmy na początku, chcemy podejść do ewentualnego zaprojektowania rozszerzenia tego statutu. Toczy się kilka rzeczy, które na to wpłyną. Natomiast na razie trzymamy się tego, co mamy, żeby rozpocząć jak najszybciej działania. To jest taki górnolotny slajd, można jakby przejść do niego później. Natomiast my odbywamy bardzo dużo, proszę państwa, rozmaitych spotkań. Przychodzą do nas ludzie, mówią o różnych rzeczach. Chciałem podkreślić, że to nie są jakby puste slogany. To, co szczególnie cenimy i co podoba nam się w przypadku, kiedy ktoś sprzedaje nam pomysł, sprzedaje nam jakąś wizję, to są właśnie te wartości, czyli zarówno chcielibyśmy podkreślić te elementy współpracy, jeżeli ktoś wychodzi z inicjatywą, która nie tylko jemu pomaga, ale również otoczeniu dookoła. Chcemy rozwijać ambicje, chcemy pokazywać, że ci, którzy mają energię, entuzjazm, to są te jednostki, które warto w gminie promować. Bo tak naprawdę, jak państwo patrzycie na te hasła, to jakby mniej tu jest o perspektywy przemysłu, więcej jest tu perspektywy czynnika ludzkiego. I to jest główne założenie mojej strategii. Chciałbym dbać o rozwój przede wszystkim na terenie gminy tego potencjału ludzkiego, który uważam, że tutaj istnieje. I nawet po tych krótkich spotkaniach, których dosyć dużo już odbyłem, widzę, że miałem rację i coraz więcej inicjatyw się pojawia. Mamy trzy fazy tej strategii. Mamy bieżące działania operacyjne, których jest przynajmniej 7 razy więcej niż zakładałem, że będzie. Mnóstwo spraw na nas spadło, którymi musimy się zająć, bo fundacja musi toczyć dalej, pewne rzeczy trzeba uzupełnić, uporządkować, dodać do tego, co jest. Także to nie jest nic jakby, to nie jest nic poprzek polityki poprzedniego zarządu, po prostu rozwijamy bardzo mocno, rozszerzamy te działania operacyjne. Zaraz na następnym slajdzie powiem tak pokrótce jakie. Mamy taką strategię krótkoterminową, po to, żeby państwu pokazać, powiedzmy za miesiąc, co udało się osiągnąć. Już jakieś pierwsze efekty, żeby nie mówić tylko, że nasze efekty państwo zobaczycie za 5 lat, czy za 2 lata, czy za rok. Chcielibyśmy to już zacząć raportować do państwa za miesiąc, dlatego że ja cały czas deklarowałem otwartość w stosunku do rady i do mieszkańców. Wiem, że te sesje są oglądane, także tam kolejne elementy, które będę prezentował, stanowią też taki komunikat do całego lokalnego kleszczowskiego społeczeństwa. No i mamy gdzieś tam zaznaczoną strategię długoterminową, czyli co na końcu
chcielibyśmy osiągnąć i co chcielibyśmy, żeby się w wyniku tego wszystkiego zrodziło. Także krótko jeden slajd na temat bieżących działań operacyjnych. Podziękowaliśmy poprzedniemu zarządowi za prowadzenie fundacji. Spotkaliśmy się, omówiliśmy kwestie i przyjęliśmy zadania. Mamy dosyć dużo takiej prozaicznej pracy związanej z zapewnieniem ciągłości. Mamy zmiany w bankach, w KRS-ie. To wszystko już zostało uruchomione, przeprowadzone. Czeka nas uzupełnienie, przygotowanie kolejnych regulaminów, jak na przykład regulaminy związane z obsługą dofinansowań. Kilka takich rzeczy będzie się teraz bardzo, bardzo szybko działo. Pani Kazimiera była bardzo mocno zaangażowana i przeprowadziła proces zamknięcia regulaminu dofinansowań wapnowania, także tą sprawę udało się też pozytywnie zamknąć. Będziemy przyglądać się, jak to dalej działa. Jeżeli zajdzie potrzeba w przyszłości wprowadzenia jakichś korekt do tego regulaminu, to będziemy to oczywiście rozważać. Mamy audyt, jak Państwo wiecie, i mamy dosyć dużo zaleceń audytowych, na których się opieramy, ale mamy też Najwyższą Izbę Kontroli. Dzisiaj rozmawiałem z Panami, cały czas sukcesywnie ta kontrola się wydłuża i jej zakres się rozszerza. Mieliśmy mieć ją zakończoną do początku czerwca. Niestety dzisiaj Panowie twierdzą, że to będzie przynajmniej do końca lipca, także kolejne miesiące rozgrzebywania tego wszystkiego. My zdajemy sobie sprawę, że to wszystko na nas spadnie i trzeba będzie gdzieś to wdrażać, podejmować jakieś decyzje, czy przynajmniej zająć stanowisko co do tych działań. Odbyły się już 3 posiedzenia zarządu. Uruchomiliśmy trochę cyfrowych narzędzi służących nam do pracy, gromadzenia wiedzy. Wszyscy w fundacji obecnie mają imienne skrzynki mailowe. Natomiast szeroko podchodzimy do procesu udostępnienia informacji na zewnątrz, o czym zaraz za chwilkę powiem. Nie będę się rozwodził nad aktualnymi postępowaniami sądowymi, które się toczą, bo to powiedzmy nie jest na forum publicznym, ale takie postępowania są, też musimy to obsłużyć. Ok, prezentację podzieliłem na 9 takich głównych punktów. Pierwszy mówi o tym, co udało mi się już zrobić w ramach tej kooperacji lokalnej, którą bardzo mocno chcę rozwijać i pielęgnować. Jeżeli chodzi o inwestorów, to chciałem przedstawić swoje spostrzeżenia i wnioski co do w ogóle procesu pozyskiwania przez gminę inwestorów. Stawiam tam tezy, może niektóre trochę kontrowersyjne, ale bardzo dobrze, jeżeli wspólnie będziemy nad tym tematem pracować, bo moim zdaniem nie jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym chyba chcielibyśmy być. Jeżeli chodzi o pracę, to krótko przedstawię moją wizję dotyczącą kreowania miejsc pracy, bo koncepcja prosta pod tytułem Ziemia za pracę i praca liczona tylko i wyłącznie w ilości tych miejsc pracy, to też chyba nie jest najlepsze podejście. Praca jest dużo bardziej skomplikowanym zagadnieniem. Bardzo interesuje mnie pielęgnowanie, podkreślanie, wspomaganie lokalnych liderów, bo takich mamy. Jeżeli ktoś uzyskał poziom profesjonalny w danym zakresie, to my chcemy tych ludzi szczególnie wspierać. Pani Beata opowie nam króciutko o naszych działaniach albo planowanych działaniach w sektorze zdrowia i jak do tego podchodzimy. No i mamy taki nudny temat, który niestety nas dosyć mocno zajmuje, jak bezpieczeństwo prowadzenia fundacji, czyli zgodność z przepisami, zgodność z rachunkowością. To może na tej prezentacji nie warto o tym szczególnie dużo mówić. Jak rozpoczęliśmy działania, jeżeli chodzi o otwartość i współpracę? To jest takie koło zamachowe wszystkich procesów, które tu się będą odbywały. To zawsze zaczyna się od tego, że ja występuję i deklaruję pełną otwartość fundacji. Rozpoczynamy rozmowy o możliwościach współpracy, o tym, gdzie możemy sobie przeciąć te nasze płaszczyzny i definiujemy podstawowe działania. Staramy się zdefiniować kilka tych działań, takich, żeby można było zaobserwować i przejść do następnego etapu, jak to się nam rozwija, czy wprowadzić jakieś korekty, czy wymyślić inne działania. I w momencie, kiedy osiągniemy ten stan optymalny, zaraz powiem na przykładzie, jak to z mojego punktu widzenia wygląda,
uznajemy, że proces działa i robimy kolejny obrót tego koła i rozpoczynamy następne procesy. Teraz, żeby nie tylko teoretyzować, ale przejść do bardziej konkretnych działań, rozpocząłem współpracę z lokalnymi takimi istotnymi ośrodkami. Z panem Piotrem Stawskim, prezesem Solparku, omawialiśmy kwestię wspólnego marketingu, pewnej synergii, ponieważ wynikającej z tego, że jest fundacja i jest Solpark. Dla mnie, drodzy Państwo, Solpark jest najbardziej takim wizualnie spektakularnym obiektem, który w przypadku rozmów z inwestorami, w przypadku podkreślania tego, co moim zdaniem na tej ziemi jest najważniejsze, czyli tej jakości życia, chciałbym eksponować, więc ta współpraca z Solparkiem jest dla mnie jak najbardziej naturalna i to jest podstawowa instytucja. Z panią prezes Romaną Gąsowską spotkałem się, już kilka razy rozmawialiśmy o możliwościach pomocy albo wsparcia, może nie pomocy, bo Barak sobie doskonale radzi, ale mamy kilka pomysłów związanych po pierwsze z tym, co jest bliskie mojemu sercu, czyli IT i firmy informatyczne, które można by wprowadzić albo do inkubatora przedsiębiorczości, albo do akceleratora IT. Chciałbym wreszcie stworzyć, albo dopomóc stworzeniu jednostki marketingowej. Na początek niewielkiego zalążka takiego narzędzia, za pomocą którego będziemy w stanie reszcie otoczenia pomagać. Tak? I tutaj też mam konkretne pomysły, już pewne rzeczy omówiliśmy dosyć precyzyjnie. Natomiast będę je przedstawiał szerzej pewnie na następnych prezentacjach, pokazując już wyniki działań. Chcemy też powalczyć o dofinansowania unijne. Uważam, że tutaj mamy bardzo szerokie pole do popisu w ramach różnego rodzaju konsorcjów. Także ten proces też się rozpocznie. Z panią dyrektor Sławomirą Bozowicz spotkałem się też już kilkakrotnie. Rozmawialiśmy o tym, że GOK jako również taki spektakularny obiekt, w którym się dzieje bardzo dużo rzeczy, jest w stanie, pomimo tego, że fundacja podchodzi biznesowo, że fundacja podchodzi do przedsiębiorców, ale poprzez skupianie pewnych środowisk. Jako przykład podam środowiska fotograficzne, które tutaj niezwykle efektywnie działają, piękne rzeczy w rezultacie działania tych ludzi powstają. Chcielibyśmy też to móc wykorzystać po to, żeby lokalnie choćby wesprzeć tą jednostkę marketingową i zacząć to wszystko spinać do kupy. No i jednocześnie fundacja cały czas wspiera, tak jak wspierała i wcześniej. Prawdopodobnie będzie to wspierać jeszcze w większym zakresie. Aktywacje szkoleń, konkursy, szkolnictwo, zespół szkół ponadgimnazjalnych, gdzie widziałem, mechatronicy zdobyli dwie bardzo fajne nagrody i mają szansę wyjść dalej. Jest taka wizja, że nawet zaprezentować projekt tego urządzenia poklatkowego, którym demonstrowano, są w stanie zaprezentować to w Brukseli. Chcemy to wspierać. Rozmawiałem z panią Agnieszką Nagodą Gębicz i będziemy to rozwijać. Tak? Kolejny sektor, czyli kolejna jednostka, czyli zakład komunalny, z panem Brunem Siemieniukiem prowadzimy pewne rozmowy, chcemy jeszcze dokonkretyzować, co to dokładnie będzie, także na razie póki nie ma jeszcze takiego kształtu, jaki chciałbym pokazać, to jeszcze nie powiem, natomiast na następnej prezentacji z przyjemnością przedstawię. W tym obszarze też tutaj interesuje mnie wsparcie marketingowe dla przede wszystkim też drobnych przedsiębiorców, co jak widziałem na prezentowanej strategii rozwoju gminy Kleszczów, to ten wskaźnik przedsiębiorczości tutaj jest dosyć niski. Chcielibyśmy się temu przyjrzeć, jak fundacja może to podlewarować. Także to tyle na temat takich działań operacyjnych, jeżeli chodzi o naszą otwartość i koordynację lokalną. No i teraz przejdę do takiego tematu, który, jak już zapowiedziałem, może być trochę bulwersujący. Przyglądałem się modelowi inwestycyjnemu, który tu funkcjonuje i mam następujące wnioski. Teoretycznie to my wiemy, kogo chcemy i kogo nie chcemy, bo nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, ale przetwórstwo odpadków, firmy, które chcą nam przywozić tu odpadki i w różnym stopniu technologicznym je przerabiać, czy to je mielić, czy poddawać je procesom rafinacji, no to zawsze wiąże się z tym, że te
ten materiał trzeba w dużych ilościach przywieźć, bo to zazwyczaj jest duża ilość, z której uzyskujemy małą ilość tego produktu finalnego, no ale trzeba go przywieźć, trzeba go złożyć na tych ziemiach, które mamy bogato uzbrojone, które no moim zdaniem, nie wiem czy się Państwo zgodzicie, są naszą największą poza tym potencjalnym ludzkim wartością. Jeżeli rozsprzedamy natychmiast te ziemię, co nie jest trudne, co zaraz udowodnię, bo cena tej ziemi jest bardzo atrakcyjna. Zresztą przedsiębiorcy, którzy tu przyjeżdżają, na pytanie, co ich skłoniło do przyjazdu, no to po pierwsze jest to zazwyczaj proces przypadkowy, skąd się dowiedzieli, ale większość podkreśla, no bo tania ziemia tu jest, więc od razu chcą kupować 8 hektarów, 10 hektarów, dlaczego nie. Tylko idąc tą polityką, to my, jeżeli chcemy tak zdefiniować sukces fundacji, to my w ciągu roku, dwóch rozsprzedamy całą tą ziemię. I tu chciałem Państwu bardzo mocno podkreślić moje stanowisko w tym zakresie. Jeżeli model opiera się tylko i wyłącznie na sprzedaży własności ziemi, to fikcją jest twierdzić, że my mamy jakikolwiek potem wpływ na to, co ten przedsiębiorca robi. Jeżeli deklarujemy obniżenia czy ulgi w podatku gruntowym, to proszę mi wierzyć, dla inwestora podatek gruntowy to jest naprawdę marginalna sprawa. Tak? On będzie robił rozmaite rzeczy, począwszy od tego, że albo nie wybuduje dokładnie tego, co chcielibyśmy, mimo że mamy to zapewnione w rozmaitych umowach, albo nie zatrudni tych ludzi, których deklarował, albo ludzie będą omijać wręcz tego przedsiębiorcę ze względu na to, że ta praca nie odpowiada temu, co oni by chcieli. Także ja myślę, że my powinniśmy podejść do zastanowienia się, zatrzymania się na moment, zastanowienia się, kogo my tu w zasadzie chcemy, kto jest dla nas atrakcyjny i wcale nie jest to prosty miernik, bo wcale to nie jest tak, że atrakcyjna jest firma, która dysponuje takim i takim kapitałem, a firma, która ma kapitał 10 razy mniejszy, jest nieatrakcyjna. I trzeba do tego podejść moim zdaniem w sposób taki uporządkowany. Mamy też bardzo dziwny podział gruntowy, bo tak jak patrzymy na mapę i próbowaliśmy z panią Kazimierą analizować grunty pod kolejne inwestycje, to są zazwyczaj bardzo wąskie, bardzo długie działki, takie wyglądające jak rozciągnięty długopis, więc dowolny inwestor, żeby cokolwiek tutaj uruchomić, to muszę tutaj już działek kupić 5, 10 i w ten sposób nabywa ogromny teren. Moim zdaniem należałoby jakby podejść jeszcze raz do procesu podziału administracyjnego, podzielić te działki na duże, mniejsze, zresztą pokażę Państwu, jak funkcjonują trochę inne strefy, nawet w naszym pobliżu. Warto też zastanowić się, czy model wyprzedaży ziemi to jest jedyny, który jest możliwy do realizacji. Byłbym za tym i to będę bardzo, bardzo mocno na to naciskał, żeby spróbować nawet doświadczalnie, nawet po to, żeby zobaczyć, jak to działa, innych modeli typu dzierżawa albo model mieszany, bo jeżeli dany przedsiębiorca ma obawy związane z tym, że teren jest nie jego, a on tutaj ponosi inwestycje, to może sprzedać mu niewielką działkę po to, żeby on zapewnił sobie tam podstawową infrastrukturę i umożliwić mu rezerwację działek obok po to, żeby mógł je dzierżawić. No, model dzierżawny ma to do siebie, że po pierwsze mamy wpływy stałe i to konkretne z takiego modelu, a po drugie jeżeli nam się coś nie podoba, mamy konkretne zapisy umów, które kontrolują różne rzeczy i możemy danemu przedsiębiorcy, no, krótko mówiąc, wpłynąć na danego przedsiębiorcę. I teraz ja sobie wypisałem takie podstawowe mierniki atrakcyjności z mojego punktu widzenia danej inwestycji, tak? Jeżeli stawiam na rozwój potencjału i na tych młodych ludzi, którzy nie chciałbym, żeby stąd wyjeżdżali, albo jeśli wyjeżdżają, to niech jadą na studia, wracają i tutaj mają swoją szansę, to każda firma, każdy inwestor, który do mnie przychodzi, to zadałbym mu pytanie, jak w zasadzie, jaką on ma ofertę dla tych ludzi, którzy są ambitni, chcą się kształcić, chcą tę ścieżkę swojej kariery układać. No i w tym wypadku, jeżeli mówimy o firmie, która chce kroić plastikowe butelki, no to powiedzmy, że to słabo dla tych młodych wypada. W innym aspekcie może to jest interesujące, natomiast w tym nie. Technologia to są rzeczy, które również dla młodych ludzi są pociągające, tak? Bo to nie zawsze na początku jest wypłata taką, jak ktoś by chciał dostać. Natomiast sam fakt, że się doskonali w dziedzinie, która jest unikalna, ciekawa,
to jest coś, co jest w stanie tych młodych ludzi do tej pracy przyciągnąć. Podobnie jak i jakość. Jeżeli mamy branżę spożywczą, która jest bardzo ciekawą branżą i uważam, że warto stworzyć takie miejsce dla branży spożywczej również, ze względu po pierwsze na stabilność, bo te produkty spożywcze, jak już się nic nie sprzedaje w kryzysie, to zawsze się jeszcze sprzedają produkty spożywcze i paliwa i energia. Ale jeżeli o tym mówimy, to interesują mnie firmy, które wytwarzają jakościowo wysokie produkty. Bo jest to ciekawe, bo jest to wtedy bardzo mocno kontrolowane, bo nie idziemy na ilość, na produkowanie tysięcy tanich rzeczy, tylko idziemy na produkty jakościowe. Oczywiście wskaźniki ekonomiczne są bardzo istotne, jeżeli oceniamy firmę, choć nie zawsze, proszę Państwa. No to jest tak jak z kredytem bankowym. Zawsze mamy ten dualizm, że firma idzie do banku i jest bardzo zdrową, dobrze funkcjonującą firmą, natomiast wskaźniki ze względów podatkowych nie są wygórowane i wywindowane. Bardzo często w Polsce robi się tak, że te wskaźniki się sztucznie podwyższa poprzez kreatywną księgowość, tylko na moment zaprezentowania się od strony właśnie ryzyka kredytowego, natomiast potem wraca się do normalnej sytuacji. Także byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o wskaźniki. Innowacyjność jest powiązana z technologią. Świat przyszłości, jak wszyscy oceniają, należy do technologii innowacyjnych bardziej niż do masowej produkcji. Ryzyko inwestycyjne to kolejna rzecz, może nie będę jakby bardzo rozwijał na ten moment. Branża też jest istotna. Może powinniśmy się zastanowić, jakie branże nas interesują, bo w przypadku kilku branż, które są w stanie kooperować ze sobą, jest bardzo ciekawy efekt synergii. Jedni potrafią produkować coś, co dostarczają innym. W ten sposób tworzy się taki organizm, układ naczyń połączonych, gdzie to wszystko ma szansę być stabilne, a nie bardzo czułe na wszelkie zmiany koniunktury. Bardzo interesującym elementem jest też rozwojowość. Miałem okazję widzieć wiele małych startupów, gdzie inwestycja jest niewielka na początek. Tej ziemi trzeba malutko, ale perspektywa jest bardzo ciekawa. To się wiąże właśnie, tak jak mówiłem, również z młodymi ludźmi, z ambicjami i z tymi, którzy mają ogromne doświadczenie i chcą to doświadczenie przekuć na konkretny rozwój. No i oczywiście perspektywa biznesowa. I teraz, proszę Państwa, nie ocenimy jeden do jeden tych firm. Ja sobie wypisałem trzy podstawowe segmenty. Jeżeli przychodzi inwestor i chce kupić 8 hektarów gruntu tutaj, to powinna to być duża ogólnopolska lub światowa korporacja. Nie sprzedawajmy 8 hektarów rodzinnej firance, która właśnie się założyła albo zaczyna się dopiero rozwijać. Jeżeli mamy się pozbywać takich dużych ilości ziemi na raz, to spróbujmy oceniać firmę jako korporację. Ale też chciałem zauważyć, że jeżeli zaczniemy jedną firmę porównywać do drugiej, to ostatni segment, czyli te gwiazdy lokalne, które wschodzą i mają szansę się rozwinąć, niektóre z nich zgasną. Na 10 tych gwiazd, które wschodzą, prawdopodobnie 8 zgaśnie. Natomiast dwie, które wzrosną, mogą stanowić nieprawdopodobne koło zamachowe dla dalszego rozwoju. Dlatego też uważam, że powinniśmy stosować specjalne kryteria i przydzielać sobie danego inwestora do konkretnej grupy, po to, żeby go ocenić w sposób adekwatny do tego, co ten inwestor sobą prezentuje, a nie przepychać się na zasadzie, bo ten ma zatrudnić 300 osób, a ten tylko 3, a ten ma tyle milionów na koncie, a ten jeszcze nie ma i tak dalej. No i mamy taki sektor SME, to jest trudno definiowane, to jest wszystko, co jest poniżej korporacji, a powyżej tego startupu. Tak? To są rozmaite przedsięwzięcia, bardzo cenne, bo one może nie są spektakularne pojedyncze, jak na nie patrzymy, ale jeżeli uzyskamy pewną masę krytyczną tego SME, to proszę mi wierzyć, że zachodnie gospodarki światowe w ogromnej mierze, to są różne wskaźniki, ale to jest potężny udział opierając swoją gospodarkę właśnie na sektorze SME, na sektorze małych i średnich przedsiębiorców, zwłaszcza, że dzisiejsze technologie umożliwiają produkcję w bardzo niewielkich z punktu widzenia i jakby wielkości terytorialnej i zatrudnienia osobowego firma. Jak inwestor wchodzi i uznamy, że on jest fajny i chcemy go tak naprawdę, to mamy kilka efektów, które sobie tutaj wypisałem i proszę o tym zawsze pamiętać. Nie skupiajmy się tylko na efekcie bezpośrednim, czyli tym, że inwestor wszedł, zaangażował ludzi i ci ludzie zarobili. Bo mamy jeszcze trzy kolejne inne efekty. Po pierwsze,
tworzy się pewien łańcuch dostawców i usług, który moim zdaniem znakomicie stabilizuje sytuację na rynku przedsiębiorców. Jedni wytwarzają dla drugich, stąd zaczyna się układ powiązań i to jest fajne. Mamy też taki efekt indukowany, który wynika z tego, że wiecie Państwo, jeżeli jedni ludzie coś zarobią, no to są w stanie te pieniążki wydać tutaj lokalnym terenie na coś innego. No i ten obrót pieniądza zaczyna się nakręcać. Kiedyś wykonano taki eksperyment, gdzie zamiast pieniędzy w jednym z landów w Niemczech płacono bonami. Okazało się, że ten land nagle gwałtownie się rozwinął, bo ludzie wydawali wewnątrz tego landu. Władze Niemiec jak się... Proszę? A ochrona konkurencji? No i władze jak się zorientowały o tym, że taka sytuacja ma miejsce, nie mają wpływów podatkowych, ukróciły ten proceder. Natomiast jakby tu jest troszeczkę podobny efekt na mniejszą skalę, ale on się wytwarza. No i mamy efekt katalityczny, czyli jeżeli mamy fajną firmę, nie wiem, najłatwiej sobie to wyobrazić na poziomie, na podstawie jakiegoś gospodarstwa agroturystycznego, tak, które powoduje, że ma taki pośredni wpływ na przykład ludzi, którzy przyjeżdżają do Solparku, bo jak przyjadą na konie, tych koni jeszcze w Solparku nie ma, tak, to generalnie mają gdzie też pójść na basen i sobie odpocząć i wrócić. I takich efektów można stworzyć wiele, ale ja apeluję do Państwa, wypracujmy, zatrzymajmy się na moment, nie sprzedawajmy jak szaleni po prostu tej ziemi, tylko pokazujmy, że kolejną działkę sprzedaliśmy. Zdefiniujmy sobie wspólnie ten taki jasny i klarowny regulamin oceny, nawet punktowej, tych naszych inwestorów i przykładajmy do tego regulaminu. A zwłaszcza zastanówmy się głęboko nad każdą sytuacją, w której tą ziemię mamy sprzedać w sposób permanentny, muszę się jej pozbyć. Muszę jej nie mieć. Dobrze, tu mamy jakieś takie zasady, czyli czym jest atrakcyjność inwestycyjna. To jest kolejny etap mojej prezentacji. No, mówiąc prosto, zdolność przyciągania do danego obszaru konkretnych inwestorów. Tak? Więc musimy się zastanowić, czy my właściwie eksponujemy naszą atrakcyjność inwestycyjną. Proszę zobaczyć. To jest oferta internetowa aktualna naszej zdolności inwestycyjnej. Ona zawiera się w zasadzie w tych trzech punktach. Mamy uzbrojony grunt po 15 zł za metr kwadratowy, no i w strefie ekonomicznej 25 zł za metr kwadratowy, zwolnienia z podatków i pomoc publiczna. No i to jest wszystko w zasadzie, plus jeszcze tam dodatek taki na doradzie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w łódzkiej strefie ekonomicznej. Tak? Mamy inwestor podchodząc do takiego portalu, ma możliwość wyszukania konkretnej działki, ma możliwość podania parametrów. Proszę zwrócić uwagę na ceny, które tutaj są. 75 zł za metr kwadratowy, ta pierwsza działka, druga 150 zł za metr kwadratowy, trzecia 355 zł. Tak? Ja nie mówię teraz, że to są te właściwe, że to jest ten poziom. Natomiast apeluję do tego, żebyśmy zrewidowali, czy faktycznie te ziemie w najbogatszej gminie w Polsce, w najciekawszym miejscu pod względem jakości życia, to my musimy oddawać za 15 zł. Także proszę tylko jakby poddać to do dyskusji. Moja teza jest, pewnie się Państwo domyślacie, jaka. No tu mamy kolejne elementy związane z publikacją nieruchomości w internecie. Mamy też blisko strefę strykowską. Proszę zauważyć to, o czym mówiłem, czyli to, że mamy model w Polsce dzierżawy i on funkcjonuje, to nie jest idea fix. Firma Seger, która tam dzierżawi, to jest podstawowy model wykorzystania przez inwestorów tego terenu. Tak? Zjawisko bezrobocia jest tam strefą marginalną, ściągani są pracownicy nawet z Lubelskiego. Lecąc dalej. Tak wygląda mapa elementów łódzkiej strefy ekonomicznej. Widzimy tutaj Bełchatów zaznaczony strzałką, natomiast poniżej mamy ten nasz niewielki obszar, który jest strefą ekonomiczną kleszczowską. Klikając na Bełchatów, co się dzieje? Mamy teraz podane działki, widzimy, które są wolne, które nie, także inwestor może sobie to obejrzeć. Zobaczmy, co jest u nas. W momencie, kiedy klikniemy, mamy tylko informację, że mamy 8 hektarów łąk i pastwis, cena nieznana. To ja nie mówię tego, żeby krytykować, mówię tylko o tym, że uważam, że powinniśmy zbudować pewien komunikat dla poważnych inwestorów i na bazie tego bardzo szybko wypracować to podejście.
i na bazie tego zacząć tych inwestorów ściągać tutaj w dużym i szerokim portfelu i zacząć ich porządnie oceniać. Mamy tutaj wspomnianą Segro, która dzierżawi. Zobaczmy przykłady z niedaleka, tak? Strefa Radomsko ma tutaj swój fanpage. Bardzo dużo tam się na tym fanpage'u dzieje. Wszystkie wydarzenia, wszystkie konferencje, wszystko to gdzieś tam jest natychmiast publikowane. Tu Strefa Radomsko nie ma obaw, że ktoś będzie strasznie to opluwał, komentował i tak dalej. Poszli w tym kierunku, żeby to otworzyć dla inwestorów. Oglądamy też różne przykłady, które są związane z trochę nietypowymi inwestycjami. W Rzeszowie powstaje ogromne centrum badawcze, gigantycznie dofinansowane. Śledzimy też, co się dzieje. Tak na razie dotykamy tylko tego tematu, żeby mieć świadomość. Uważamy, że w Polsce naprawdę dużo poważnych inwestycji ma szansę być w niedalekim czasie zrealizowanym. Przygotujmy się na to naprawdę profesjonalnie, żeby do tego podejść. Tak? Tu mamy jakiś portal tereny inwestycyjne info, wpisuję sobie Kleszczów, otrzymuję zero ofert na dzień dzisiejszy, więc skłania mnie to do tego, że bardzo szybko chcielibyśmy z tego, co tutaj mamy, stworzyć no, takie rozbudowane narzędzie marketingowe, zgodne z pewnym standardem, który moim zdaniem dzisiaj obowiązuje. Dla inwestora jest dziwne, jeżeli nie ma tego standardu w mediach, w którym się spodziewa, że go znajdzie. Tak? Więc to jest podsumowanie tego, o czym mówiłem. Nie chciałbym, żebyśmy powierzali przyszłość przypadkom, przypadkowym inwestycjom. Chciałbym pozyskać poważny portfel inwestorów i przychodzić do Państwa już z tymi, którzy są przefiltrowani przez fundację, gdzie fundacja da znać, co nam się podoba, co nie, co odrzucimy. Chcielibyśmy nie wyprzedawać, a zacząć testować z modelem dzierżawy. Zrewidować cenę tych gruntów, zablokować tych inwestorów, których nie chcemy, bo uważam, że no osobiście też uważam, że nie chciałbym robić tu składowisk, tak? No i dokonać innego podziału działek. Kolejne punkty, gdybyście Państwo chcieli, czy chcieli to rozwinąć, to jestem, czekam i chętnie dopiszemy do tej listy naszych zadań. Co zamierzamy na pewno zrobić, tak? Niezależnie od tego, co sobie tam definiujemy, to już mamy pewien zakres działań. Chcemy określić reguły oceny inwestora, zweryfikować te parametry ziemi, jak Państwo widzieliście na zewnątrz i zupełnie niedaleko są to inne ceny ziemi. Trzeba się zastanowić, dlaczego, wykorzystać być może jakąś precyzyjną wycenę. Są firmy, są instytucje, które są w stanie to dla nas zrobić, tak żeby nie było, że Pan Prezes sobie wymyślił i teraz na tym bazuje. Chcemy przygotować taki wstępny pakiet informacji dla inwestora. Każdy, kto przychodzi, niech to otrzyma, niech się z tym zapozna i wie, na co się decyduje, przychodząc do tej gminy, bo podkreślam jeszcze raz, ja chcę postawić tutaj wymagania zgodne ze standardem, który w tej gminie w pewnych miejscach obowiązuje, z wizją tej gminy i z oczekiwaniami ludzi. Zmiana tej komunikacji wizualnej, informacja w podstawowych mediach. Zorientujemy się, czy te tereny inwestycyjne, info.pl to jest rzeczywiście istotne medium, czy są lepsze i tak dalej. Tak? Bo to jest jakiś tam wybiórczy przykład. Ja nie mówię, że on jakby świadczy o tym, co dokładnie mamy zrobić. No i jak to wszystko zrobimy, wtedy możemy powiedzieć, że rozpoczynamy faktyczny, profesjonalny, aktywny proces pozyskiwania inwestorów, a nie proaktywne podejście, gdzie siedzimy i czekamy, aż się ktoś napatoczy i może będzie akurat trafionym inwestorem, dobrym, może nie, no zobaczymy. Komunikacja wizualna. Proszę Państwa, ten logotyp, który tutaj widzimy, wygląda mi i pewnie nie tylko dla mnie, na projekt sprzed 20 lat, zresztą zgodnie z jego źródłem. W ramach takich wewnętrznych dyskusji w Burzy Mózgów, które mamy, rzuciłem kilka jakichś tam pomysłów, jak bym to widział, żeby mogło inaczej wyglądać. Zresztą z panią Kazimierą tutaj próbowaliśmy złożyć do kupy reklamę Solparku i reklamę fundacji. Proszę Państwa, nijak to nie wychodzi. Graficy też się nad tym wiedzieli, ale stwierdzili, że to jednak są dwie epoki, tak? W efekcie tutaj jeden z członków naszego zarządu zajął się tym tematem, pan Łukasz Bujasz zaproponował
tego typu podejście, co jest dosyć ciekawe, można wykorzystać elementy tego logotypu. To nie jest jeszcze sprawa przesądzona, natomiast nam się osobiście ten logotyp dużo bardziej podoba i ma jakąś taką wymowę symboliczną, więc to jest nasz wstępnie zaaprobowany pomysł. Tak? Opiekujemy się portalem kreszczu24.pl i też mamy taki cel, żeby go mocno zasilić kontentem, informacjami po to, że jeżeli się dzieją te wszystkie wspólne akcje, o których mówiłem, współpracujemy z Solparkiem, prowadzimy tam szkolenie, współpracujemy z GOK-iem, organizujemy konkurs, to niech to wszystko tam będzie, łącznie z ankietami, bo już przechodzę do tematu ostatniego w mojej prezentacji, czyli praca. Otóż uważam, że praca to nie jest zjawisko, które się kupuje, czy się uzyskuje na zasadzie wymiennego barteru. Praca to jest coś, o co musimy zadbać, co musimy sobie tak jak z ogrodem zasadzić, wypielęgnować i potem cały czas o to zjawisko pracy dbać, żeby to się rozwijało w tym kierunku, w którym chcemy. To jest moja propozycja. Chcemy rozwinąć pewien zestaw programów, które z naszego punktu widzenia są interesujące. To nie jest zamknięty zestaw. To są pierwsze programy, które chcielibyśmy jako fundacja uruchomić. Pierwszy nazywa się NDK i zaraz o nim opowiem, Nasza Dolina Krzemowa. Kogo my w tym programie chcemy widzieć, kogo my chcemy zaprosić i jaki efekt chcemy uzyskać. PAAD, może kontrowersyjny program, ale zobaczcie Państwo, jak ja to widzę. Maestro to jest program dla wszystkich profesjonalistów. Każdy, kto się wybił, tak jak kolega, który tutaj startował w zawodach fryzjerskich, przyniósł 3 złote medale, tak? Każdy, kto w różnych dziedzinach się wybił, a zwłaszcza ci, którzy w zawodowych dziedzinach to zrobili, to są dla nas gwiazdy, które musimy szczególnie pielęgnować, bo oni są w stanie być liderami dla kolejnych osób, które się tego nauczą. Proszę Państwa, kiedyś rzemiosło przez setki lat było bardzo mocno rozwijanym z epoki na epokę nurtem, tak? A w wyniku rewolucji przemysłowej rzemiosło okazało się zbędne, bo maksymalizacja zysków, masowa produkcja i tak dalej. Proszę uwierzyć, że w wielu obszarach to niszowe rzemiosło odradza się. Wiele ludzi chce mieć, ja również domyślam, że chcemy mieć produkty, które są wykonane ludzką ręką. Na zachodniej Europie te produkty są produktami najdroższymi, najbardziej ekskluzywnymi. Państwo to na pewno wiecie, bo garnitur uszyty na miarę torebka, czy meble wykonane z drewna, to jest zupełnie co innego niż kupione w hipermarkecie, tak? Z masowej produkcji, zwłaszcza, że trudno konkurować z Chinami. Mamy jeszcze czwarty program, który mnie jest bardzo bliski i tu chciałbym Państwu pokazać efekty działania. Łatwo jest mówić o tym, że będziemy generować pracę dla zdolnych, dla wybijających się, dla tych, którzy będą liderami i tak dalej. Ja chciałbym też pokazać, że potrafimy się włączyć i pomóc osobom niepełnosprawnym, których tu na terenie gminy, jak wiem, jest przynajmniej 40 osób. Chcemy zacząć coś robić, też mam swój na to pomysł, też kilka spotkań odbyłem, także proszę mi uwierzyć, że będziemy tutaj działać. Nasza Dolina Krzemowa. Trzy krótkie slajdy, bo myślę, że to nie jest temat bardzo dyskusyjny. Pierwszy, czy warto być informatykiem? To jestem ja, tu jest jakby z 2014 roku taka statystyka zarobków informatyków, tak? Myślę, że w pewnych miejscach ona jest jeszcze niedoszacowana. Jeżeli chodzi o miejsca pracy dla informatyków, to ja osobiście znam teraz kilka firm, które bardzo intensywnie poszukują na terenie Polski, więc powiem Państwu szczerze, nie trzeba być geniuszem informatyki, żeby nie być bezrobotnym. To jest fajny kierunek, bardzo chciałbym go rozwinąć na kilka sposobów. Chciałbym, bo to nie tylko, proszę pokażę tutaj, to jest syn mojej znajomej, 16-latek, który właśnie 2 tygodnie temu w Bukareszcie zdobył pierwszą nagrodę i trzyma czek na 10 tysięcy złotych w światowym konkursie informatycznym. Bardzo chętnie tego młodego człowieka sprowadzę, bardzo chętnie zrobimy spotkanie z Solparku, zachęcimy innych ludzi, że patrzcie, to jest możliwe, takie rzeczy się dzieją w Polsce. Ten człowiek pochodzi z Trzebini, to jest małe miasteczko tak naprawdę. Co jest fajnego w pracy informatyka? Z punktu widzenia Kleszczowa. Po pierwsze odmiejscowienie.
Informatyk ma dostęp do internetu, nie potrzebuje hali, nie potrzebuje ogromnych zakładów pracy, jest w stanie działać. Po drugie, jest to praca elastyczna. Informatyk nie boi się, że ta praca się skończy, bo za chwilę może się angażować w następną. Tak? Jest to praca oparta na wiedzy, a przyszłość uważam będzie bardzo mocno oparta na wiedzy, więc to trzeba pielęgnować. Wysokie zarobki to nie jest truizm. To tak się rzeczywiście dzieje. Niskie inwestycje, wciąż jest to praca przyszłościowa. Myślę, że systemy informatyczne będą realizować coraz więcej rzeczy, będzie ich coraz więcej. Produkcja poprzez cyfrowe urządzenia, które zarówno są drukarkami 3D, jak i laserami wycinającymi gotowe elementy. To już jest fakt. W Radomiu człowiek, z którym się widziałem, który jest szewcem i robił buty takie na zasadzie ich odbijania za pomocą odpowiednich matryc. Dzisiaj robi to proterem tnącym laserowym, dzięki czemu mówi, mogę zrobić partię 10 butów, a nie od razu 200. No i jest to praca czysta, tak? Nie mamy tutaj odpadów w środowisku takim, które jest przyjazne, miłe, gdzie mamy akwapark i różne inne atrakcje. Jest to magnes na pewno dla zarówno informatyków, którzy chcieliby tu wrócić, jak i tych, którzy są tu i nie wyjeżdżają. To jeżeli młodzi ludzie będą oglądać tą prezentację, ostatni slajd o tym IT. Jest bardzo dużo obszarów informatyki, które ja widzę. To jest trochę tak jak ze specjalnościami lekarzy, tak? Mamy bazy danych, mamy rozwiązania mobilne, mamy same działy testowe i szereg innych, które tu na tym slajdzie są wymienione. To, co chciałbym zrobić, to chciałbym zrobić cykl spotkań, angażując się to zupełnie społecznie, poza godzinami pracy nawet, z tymi ludźmi, zaprosić ich do współpracy, porozmawiać, co jest tak naprawdę interesujące, tych dziedzin będzie przybywać. Proszę Państwa, bo jak już coś zostało stworzone, tych bazy danych 20 lat temu, to do dzisiaj istnieje, tylko się transformuje. Więc portfel oferty świata informatycznego dla młodych ludzi jest ogromny i z tego powodu ja chcę to szczególnie pielęgnować. Także działania to są konkretne rzeczy, które chcemy zrobić. Chcemy zebrać informacje o wszystkich, którzy chcieliby się w te działania włączyć. Chcemy stworzyć taką giełdę inicjatyw. Ja osobiście chętnie przeprowadzę takie warsztaty związane z budową aplikacji, podstawowych aplikacji internetowych. Potem, wykorzystując te narzędzia, chcemy wspierać lokalnych przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Temat, myślę, że jest nośny. Kolejny temat, no, może będzie dla Państwa trochę abstrakcyjne, ale zaraz zejdziemy na ziemię. Tak, Astra, to jest wszystko, co jest, się kręci wokół lotnictwa. Lotnictwo to też gałąź gospodarki oparta na wiedzy. W naszym kraju uważam jeszcze nie zauważono tak do końca tego biznesu. Nam się wciąż wydaje, że to jest coś bardzo, bardzo zaawansowanego i dla nas nieosiągalnego. Czesi ten biznes zauważyli, jeżeli chodzi o ten rynek ultralekkich i lekkich maszyn, to w Czechach się to rozwinęło niesamowicie. Większość ludzi związanych z lotnictwem potwierdzi, że ze względu na różne rzeczy, i na prawne uwarunkowania, i na tańsze, niższe koszty, 80%, 70-80% w zależności od momentu czasowego pilotów zdobywa swoje uprawnienia i licencje właśnie tam. A coraz więcej ludzi chce to robić, ponieważ no, staje się to coraz bardziej osiągalne. Zarówno prywatnie, jak i jest to osiągalne w różnych miejscach pracy, gdzie ci ludzie pracują, tak? Bo to jest i rolnictwo, i zdjęcia lotnicze, i patrolowanie terenu. Tu widzimy sprzęt, który nazywa się gyrokopter. Wygląda bardzo interesująco, natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, ten sprzęt jest produkowany bardzo niedaleko, w Piotrkowie. Jest on również wykorzystywany w Polsce w sposób praktyczny. Mamy tutaj jednostkę strażacką w Baranowie. Ten właśnie produkcji piotrkowskiej gyrokopter w tym Baranowie tam lata i patroluje teren. To, co lotnictwo, to nie tylko sprzęt latający. Wokół tego jest i technologia, i informatyka, o której wcześniej wspomniałem, i biura konstrukcyjne. I rozmawiałem z panem, który jest wiceprezesem tej firmy.
i powiedział mu tak, z punktu widzenia pracy, to jemu brakuje i pilotów pogotowawczych, brakuje mu konstruktorów, inżynierów, brakuje mu pilotów, których potem mógł wykorzystywać do szkoleń i mówi, że to na pewno się będzie, ten biznes mu się będzie rozwijał, on w to wierzy. A co do zarobku? No, sytuacja jest trochę podobna jak w informatyce. Są to specjaliści, więc te zarobki są wysokie. Nie mam tutaj konkretnych danych, ale mam zapewnienia, że to jest całkiem nieźle. Wszyscy piloci, z którymi się rozmawia, bo 99% tak naprawdę deklaruje, że kiedyś zajmował się modelarstwem, bo pilot to jest zawód z pasją. To gdzieś tam się zaczyna już w młodym wieku, ci młodzi chłopcy zaczynają to robić. Uważam, że pod tym szyldem Astra Ad Astra moglibyśmy wspomóc takie inicjatywy już tak od zera. Spotkałem się tutaj z panem, który jest naczelnik Pryszczowa paralotniarzem. Że mamy takie lotnisko na Orej Góra, ono jest zamknięte. Nie wiem dokładnie, jakie są perspektywy tego lotniska, co się z nim dzieje. Mieliśmy tam do czynienia z tragicznym wypadkiem. Natomiast gdyby była reaktywacja tego lotniska, co podkreślam, nie wiem, tak? Także to zostanie gdzieś tam przez nas, jesteśmy tylko 4 tygodnie, dużo tematów dotknęliśmy. Zobaczymy, na ile to jest możliwe, jak nie, będziemy jeszcze zastanawiać się, czy są jakieś inne możliwości, zwłaszcza, że inwestorzy też mnie bardzo często o lotnisko małe pytają, takie, żeby Cessna mogła wylądować, tak? Także być może chcielibyśmy powołać taki właśnie aeroklub, bo są ludzie, którzy parają się paralotniarstwem i tutaj na Pryszczowem państwo pewnie widzieliście, latają. Być może otworzymy tą modelarnię lotniczą, spojrzymy, czy są jakieś potencjalne miejsca na lotnisko. Rozmawiałem też z inwestorem, natomiast rozmowy na ten moment są dosyć trudne, ale bo jeszcze nie widzi tutaj tych możliwości. Natomiast jest taka wizja, że mógłby ewentualnie uruchomić u nas szkołę pilotów dla takiego ultralekkiego sprzętu. Tak? Znaczy, pokażę to państwu szczegółach. Program Maestro, czyli pielęgnowanie pojedynczego litera, to już o tym mówiłem. I kilka programów, których nie będę tu już bardzo mocno w szczegółach rozwijał, ale też się nimi zajmujemy. Program 50+, dotyczy pomocy osobom, które są powyżej 50 roku życia. Często niesłusznie w Polsce oceniane są jako osoby, które już wypadły z głównego nurtu pracy, a to są często ludzie, którzy albo mają doświadczenie, albo zatrudnienie ich z innych powodów jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, chodzi o pewną stabilność, chodzi o pewne senioriki, albo wręcz te osoby często nie mają aż tak wysokich wymagań jak inni, więc myślę, że to też trzeba się przyjrzeć i sztuką jest pomoc słabszym, jak poświęcimy się. Otwieramy taki, w piątek będziemy dyskutować o szczegółach program pracy interwencyjnej, bo nie wiem, jak to było wcześniej, ale widzę to, że takich osób jest trochę, które są obecnie bez pracy i szukają, jakby im dopomóc. Tak, zanim te wszystkie inwestycje, te projekty, zanim to wszystko ruszy, może trzeba coś wymyślić takiego równolegle. Rozmawiałem z takimi drobnymi, indywidualnymi przedsiębiorcami i widzę bardzo silną u wszystkich potrzebę takiego wsparcia sprzedażowego. Oni dzisiaj próbują się sprzedawać lokalnie na rynku tu kreszczowskim, bądź tu gdzieś tam w okolicznych rynkach, nie zdając sobie do końca sprawy, że można tę sprzedaż trochę sprofesjonalizować i osiągnęliby dużo fajniejsze efekty, wcale nie musząc dużo więcej pracować. No i chcemy, korzystając z tego portalu, którym dysponujemy na dzień dzisiejszy, chcemy rozwinąć taką giełdę pomysłów. Będziemy się spotykać regularnie, raz na tydzień czy dwa, rozpatrywać te pomysły, najciekawsze przedstawiać. Tam już klika na zegarek, także już się zbliżam do końca. To, co również nam przyświeca, to ochrona środowiska, promocja gminy w sposób taki i pośredni, i bezpośredni. Mamy i kursy językowe, języki dają nam otwarcie na świat, to jest oczywiste. Zanotowałem sobie, że być może poprawa parametrów bezpieczeństwa w jakichś tam obszarach może być interesująca, ale jeszcze nie zbadałem tego tematu. Zdrowie, szkolenie, oświata i rolnictwo to są cele, które jako fundacja zawsze wspierała i teraz też będzie oczywiście kontynuować to dzieło.
A jak już jesteśmy przy zdrowiu, oddałbym głos pani wiceprezes, żeby powiedziała o naszych wstępnych, zaznaczam wstępnych pomysłach co do tego, co chcemy robić. No nie jest tak, że klamka zapada już, nie będziemy to robić, ale uważam, że niektóre z nich są ciekawe i warte rozważenia. Szanowni Państwo, macie definicję medyczną profilaktyki. Ja poproszę o drugi slajd. Tak, ponieważ nie będziemy tutaj robić wykładu o tym, czym jest profilaktyka, tylko chciałabym powiedzieć, że fundacja chciałaby prowadzić politykę zdrowotną w oparciu o kształtowanie mechanizmów dostępności do lepszego zdrowia dla mieszkańców gminy. I aby uzyskać ten cel, myślę, że musimy pracować w kilku płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną, tutaj już wspomnianą przez pana prezesa, była oczywiście ta podkreślana na każdym kroku współpraca ze wszystkimi podmiotami obecnymi w gminie. Ja tutaj szczególnie skłaniałabym się do placówek oświatowych, od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne, które w swoich programach realizują oświatę zdrowotną, ale mogłyby od fundacji otrzymać jeszcze większe wsparcie, być może co do formy, co do narzędzi prowadzenia takich zajęć, czy sponsorowania liderów na konkursów, nagród. Myślę, że nadrzędnym celem powinno być dla nas jednak patrzenie na pokolenia następne, na to, abyśmy wspólnie poprzez taką politykę zdrowotną mogli ukształtować człowieka, który jest świadomy, aktywny, ale przede wszystkim dba o swoje zdrowie. Oczywiście formy, w jakich to będzie realizowane, mogą być bardzo, bardzo różne. Myślę, że taką dobrą promocją, co słowo nie jest tu dobrze widziane przy fundacji, jest organizowanie eventów medycznych przy okazji imprez dużych, masowych zawodów sportowych, czy ofert nowych, z którymi wychodzi chociażby Solpark, tak? Czy też HDK działające tutaj na terenie gminy, kluby sportowe, ponieważ proszę Państwa, w życiu jest tak, że łatwiej nam jest zrobić zwykłe badanie poziomu glukozy w trakcie zakupu w hipermarkecie, bo akurat jest promocja na drzem nisko słodzony, niż udać się do przychodni, gdzie takie samo badanie możemy wykonać oczywiście w ramach świadczenia medycznego POZ. To byłaby jedna bardzo ogólny sposób działania naszej fundacji w ramach takiej polityki w oparciu o podmioty tu już istniejące. Druga płaszczyzna to oczywiście tutaj myślę, że nie muszę podkreślać, jak ważne jest, aby prowadzić politykę przede wszystkim profilaktyki, zanim wystąpią pierwsze objawy kliniczne jakichkolwiek chorób. I tutaj wszystkie kraje cywilizowane świata prowadzą takie polityki zdrowotne poprzez realizowanie programów profilaktycznych, które mają na celu wykrycie często nawet na kilkanaście lat wcześniej pierwszych symptomów świadczących o potencjalnym zachorowaniu, nim wystąpią pierwsze jakieś objawy. Stąd też chcielibyśmy, ponieważ od 1 stycznia możemy realizować jako jednostki samorządowe programy zdrowotne, właściwie je pisać, wdrażać, realizować i oczywiście finansować, które wychodziłyby szerzej do mieszkańców gminy. Przede wszystkim mam tutaj na myśli programy profilaktyczne zgodne z tendencjami Światowej Organizacji Zdrowia, która wymienia na pierwszym miejscu oczywiście choroby układu krążenia czy choroby nowotworowe, ale również otyłość, cukrzyca. I tutaj bardzo dobrym przykładem są niedaleko nas realizowane programy lub takie, które już były zrealizowane. To są badania, programy przesiewowo-profilaktyczne, na przykład do wczesnego zdiagnozowania rodzin, u których może wystąpić większa predyspozycja do wystąpienia na przykład choroby nowotworowej
o różnej postaci. Oczywiście uszczegółowienie takiego programu, napisanie, to nie jest temat do prezentacji dzisiaj. I myślę, że to są programy, które można realizować długofalowo, bo nie jest to program, który trwa miesiąc, czy w jeden weekend jest realizowany, ale często przez 3 do 5 nawet lat. O efektach oczywiście tutaj też nie będę takiego programu mówić, to jest tylko i wyłącznie coś, co możemy sami jako mieszkańcy tej gminy sobie zafundować bez ponoszenia kosztów. I trzecia płaszczyzna, w której chcielibyśmy też działać w ramach naszej polityki zdrowotnej, to również otworzyć się na sugestie, na ewentualne problemy zgłaszane przez mieszkańców, tak? I tutaj wiem doskonale, że gmina realizuje już świadczenia medyczne różnego rodzaju, zarówno z zakresu i profilaktyki, jak i specjalistyki. I tutaj chcielibyśmy ewentualnie albo taką współpracę, taką propozycję dla mieszkańców stworzyć, aby nie była to ani konkurencja dla świadczeń, które są realizowane w gminie, a jedynie wypełnienie pewnej niszy, która według odbioru mieszkańców jest do wypełnienia, tak? Także to byłyby te 3 płaszczyzny, w których chcielibyśmy działać w ramach polityki zdrowotnej. Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie, na prośby, które w miarę możliwości, oczywiście też w działaniach naszych musimy ograniczać się i przepisami prawnymi i statutem moglibyśmy realizować, tak? Miało być krótko, więc dziękuję bardzo. No cóż, bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy są może pytania. Bardzo proszę. Panie prezesie, wspomniał pan, że było spotkanie z poprzednim zarządem. Ja chciałbym wiedzieć, jak wyglądało, jak podsumuje pan pracę poprzedniego zarządu Fundacji Rozwoju Kościół przez te 4 miesiące. Jak pan to widzi? Bardzo proszę. To jest pierwszy. Pani. To jest tak. Spotkaliśmy się z poprzednim zarządem nie tyle, nie po to, żeby ich ocenić, bo my tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast spotkaliśmy się, żeby przejąć to, co się działo. Tak? I tu muszę podkreślić, że podczas tego spotkania mieliśmy dobrą komunikację, co uczestniczy spotkania na pewno potwierdzą, że nie mieliśmy spraw, które by były konfliktowe. My również zadeklarowaliśmy, że w zasadzie większość tych działań, które zarząd realizował, przez nas będzie kontynuowana, a w wielu miejscach po prostu rozszerzana. Ten podejść w paru miejscach do pewnych rzeczy szerzej. Podziękowaliśmy za to, za pewne inicjatywy, za to, że był audyt, za to, że po tym audycie my musimy do pewnych rzeczy podejść i na przykład o wdrożeniu tych 8 regulaminów, w tym regulamin pracy komisji przetargowej w paru innych. To jest efekt tego audytu, ale tu chciałem podkreślić, my nie oceniamy i to nie taki nasz był zamiar, żeby oceniać pracę tego zarządu. Okej, skoro nie macie. Dobrze, kolejne moje pytanie. To wspomniał pan o dzierżawie ziemi, że taka sytuacja jest w różnych innych miejscach na terenie Polski. Z tego, co doczytałem na slajdzie, była tam dzierżawa hali. Czy wy jako fundacja i zarząd fundacji zastanawialiście się nad możliwością budowy hal, skoro macie potężny kapitał i ewentualnie dzierżawić te hale? Nie tylko same grunty i też pewnie przeliczaliście, jaka to by mogła być kwota, w zależności od areału, tak, za dzierżawę. Panie Kamilu, dziękuję, bo to jest taki wniosek, a
na to czekamy tak naprawdę. Oczywiście, że tak, rozważaliśmy taką opcję, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach produkcja hali to już nie jest to, co było 10 lat temu. Te hale są lekkie, są zupełnie inne konstrukcje. To nie są tylko hale, bo to są, proszę Państwa, już dzisiaj całe pomieszczenia albo całe firmy, które mają biura bardzo eleganckie, składające się z łączonych ze sobą kontenerów. Także mamy zupełnie inne możliwości dzisiaj niż kilka lat temu. Rozważamy taką opcję inwestycji w infrastrukturę, ale za wcześnie o tym mówić, dlatego że inżyniering finansowy, czyli kto tę inwestycję wykona, ile części my, ile części, nie wiem, inwestor, ten konkretny, który przychodzi, a ile części jeszcze jakiś fundusz inwestycyjny, to jest kwestia rozmów z każdym z inwestorów stosowna. Natomiast jeżeli chodzi o podniesienie atrakcyjności naszych gruntów, to w paru miejscach na pewno będzie to bardzo warte, żeby taki eksperyment wykonać, bo tak jak mówię, czasy się, proszę Państwa, zmieniają bardzo dynamicznie. To, co było prawdą rok temu, za rok na pewno już prawdą wcale nie musi być. I to, że kiedyś się czegoś nie opłacało, nie oznacza, że za rok, mając inne technologie, będzie fajnie to zrobić. Także chcielibyśmy wykonywać takie małe eksperymenty, pokazywać Państwu, co zamierzamy, co zrobiliśmy, jaki jest tego efekt. A potem, żeby też nie iść na hura i nagle nie zacząć tu wszędzie budować ogromnej ilości hali, tak? Bo też mnóstwo hali stoi pustych, wcale nie tak daleko. Natomiast w momencie, kiedy to zadziała, robimy tak zwane skalowanie biznesu, czyli wykładamy kolejne w tym samym modelu, powielamy działający model i to ma wtedy sens. Także jak najbardziej potwierdzam, jest to kierunek rozważania. Proszę. Panie Prezesie, wspomniał też Pan o osobach niepełnosprawnych podczas swojej prezentacji i wypowiedzi. Powiem szczerze, że to jest temat bliski mojej osobie. Czy jakieś szczegóły może Pan zdradzić na zasadzie, nie wiem, współpracy czy pomocy tymże osobom? I w razie czego chciałbym, nie wiem, żeby być włączony do jakichś tam rozmów, czy nawet charytatywnych rzeczy na rzecz osób niepełnosprawnych. To taka deklaracja z mojej strony. Nie wiem, czy to jest odpowiedni forum, bo wchodzimy na takie szczegóły, gdzie będziemy już operować nazwiskami. Ale tak, no mamy człowieka, który porusza się na wózku inwalidzkim, jest sparaliżowany. I powiem tak, jestem po kilku rozmowach z tym człowiekiem u niego na miejscu, ponieważ nie był w stanie wjechać na teren fundacji, bo mamy tam pewien jeszcze problem architektoniczny, tam będzie przebudowa, więc obiecałem, że dopóki ja nie będę miał warunków na to, żeby on przyjął do mnie, to udam się do niego na jego miejsce, bo mnie jest łatwiej, tak? Bo jeśli sam mógłby dojechać. Jest to człowiek, którego chciałbym bliżej też Państwu przedstawić, pewnie go znacie, ale jest to człowiek, który warty jest tego, żeby o nim mówić, bo nie jeden w pełni sprawny młody czy starszy człowiek mógłby się od niego uczyć ambicji, podejścia i tego, co się udało, mimo oczywistych ograniczeń osiągnąć. Dlatego biorąc pod uwagę to, że ten człowiek chce i ma kilka pomysłów na to, co chciałby robić, uważam, że w pierwszej kolejności fundacji to bardzo szybko poda mu pomocną dłoń i w taki czy inny sposób to apeluję do wszystkich Państwa, tak? Że jeżeli ktoś widzi możliwość również włączenia się do tej pracy, to cały czas będę podkreślał to, że fundacja jest służebna i że fundacja wspomaga poszczególne jednostki po to, żeby one nawet między sobą pracowały, a nie po to, żeby się chwalić, że jesteśmy wielką, rozwijającą się fundacją. To nie ten wybór. Dobrze. Ja dziękuję. Teraz mam pytanie do Pani Wiceprezes. Mam do Pani takie pytanie, czy pediatra w ramach umowy, który był przez fundację zatrudniany, nadal będzie, jak Państwo widzicie tą sprawę? I chciałbym znać Pani spojrzenie na temat, jako mieszkanki, na temat pediatry i sytuacji, jaka jest w gminie, bo jest trudna. Ja pracowałam tutaj przez 6 lat w Zosie u pana doktora Piastowskiego jako położna środowiskowa. I faktycznie dostępność do pediatry jakby pozostawia wiele tutaj do życzenia. Tutaj, broń Boże, nie chciałabym ingerować w EMZOS, który jest jednostką niepubliczną, tak? Ale jeśli takowe zapotrzebowanie jest, że ta dostępność do pediatry dla mieszkańców Kleszczowa jest postrzegana, że jest zbyt mała, nie widzę w ogóle problemu, żeby kontynuować umowę z pediatrą. Jeśli Państwo macie jakieś też inne sugestie, ponieważ nie chciałabym być jedynym tutaj orzecznikiem, kto to ma być
kto ma pracować, kto ma umowy zawierać na świadczenie usług medycznych, tak? Tutaj również była podnoszona kwestia pozyskania dodatkowej oferty takiego świadczenia ze strony ginekologa, którą też wzięłam pod uwagę. Myślę, że ja jeszcze zbyt mało na ten temat przez te 4 tygodnie wiem, aby dzisiaj tu składać deklarację już, że tak coś będzie zrobione, ale rozumiem, że jeśli jest taka potrzeba, to powinno być zrealizowana. I zarówno w kwestii pediatry, jak i tutaj już poruszamy ginekologa. To wszystko. Absolutnie jest taka potrzeba, bardzo, no, bardzo dobrze, że nie wyklucza Pani. Ja wiem, że fundacja nie jest stworzona przede wszystkim do tego, aby prowadzić jakieś dodatkowe usługi medyczne, ale uważam, że mieszkańcom gminy Kleszczów należy się dostęp do podstawowych rzeczy, bo powiem szczerze, samo małe dziecko, małe dzieci, wiem jaka jest sytuacja. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że ta współpraca będzie. Jeszcze jedno pytanie odnośnie HDK, czyli honorowych dawców krwi. Pani wspomniała, że zamierzacie Państwo nawiązać jakąś współpracę. Z tego co wiem, to honorowi dawcy krwi w Kleszczowie organizują różnego rodzaju prelekcje, szpikomanie i tak dalej. Czy ma Pani jakiś pomysł na rozszerzenie tego? Moim pomysłem było ewentualnie jeszcze wesprzeć ich w ramach szkoleń, tak zwanej udzielaniu pomocy przedmedycznej, bo oni też mogą realizować sobie tak, w taki dość atrakcyjny sposób taką formę szkoleń i bardziej szłam w tą stronę, ponieważ ja śledziłam ich działalność zarówno właśnie w kwestii i oddawania również tej akcji szpikowej i uważam, no, szacunek dla nich, że takie coś tu powstało i to w takiej formie i dobrze działa. Dobrze, to ja na zakończenie powiem, że takie kursy czy pokazy pomocy przedmedycznej Ty również prowadzili w poprzednim roku szkolnego, ale mimo wszystko dziękuję Państwu bardzo za odpowiedź na moje pytanie. I powiem, że prezentacja mi się podobała. Dziękuję. Ja korzystając z Państwa uwagi przybycia tutaj, chciałbym przede wszystkim zapytać o skład zarządu, bo niektóre osoby, niektórzy radni tutaj wymieniają, pan prezes, pani wiceprezes, pan było jeszcze więcej ludzi od was. To był członek zarządu, drugi członek, trzeci. Ja bym chciał poznać strukturę, obecną strukturę zarządu fundacji. Nie tylko pracowników nie chodzi. Jakie państwo macie rolę, bo jak do tej pory, no minęło miesiąc, czy więcej jak miesiąc, zupełnie nie potrafię tutaj sprecyzować. I nie wiemy, kto jest prezesem, oficjalnie nie wiemy, kto jest prezesem, kto jest wiceprezesem i tak dalej, więc pierwsze pytanie moje w tym kierunku. Bardzo bym prosił. Przedstawiliśmy Państwo. Tak, wydaje mi się, że przedstawialiśmy na poprzedniej Radzie. Każdy z nas tu był i każdy stawał jakąś tą funkcję. Drugiego, czy 16 już na stronie był pełny skład zarządu podany. No ale nic nie szkodzi zrobić to jeszcze raz, tak? Prezentacja będzie kompletna. Tak, jestem Michał Mazur, prezes zarządu. Beata Michalczyk, wiceprezes zarządu. No i mam jeszcze 3 członków zarządu. Mamy pana Radka Bujacza, pana Łukasza Bujacza i pana Andrzeja Tkacza. A jeszcze jest pani radna, jaką funkcję pełni pani radna? Pani radna pełni funkcję koordynatora. Dobrze, dziękuję. Teraz mam pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, nie wiem, czy pan się przejęzyczył, czy po prostu takie to miało miejsce. Bo tak, pan tutaj podawał w swoim wystąpieniu, że spotkał się pan celem współpracy i tak dalej, wszystko jest ok. Z panem prezesem Stawskim, z panią prezes Aleksu i wspomniał pan panem prezesem panem prezesem Wiceprezesem Mieniukiem. Wiceprezesem. I właśnie dlatego tutaj chciałem zapytać, dlaczego to jest zależność, bo ja wiem, że pan w każdej firmie wiceprezes, ja zawsze to drążyłem, to jest dla mnie temat taki, nie wie pan, zastanawiający dla mnie zawsze. Bo pan wiceprezes to w każdej firmie, w każdej fundacji przeważnie zajmuje się sprawami stricte technicznymi. I czy to technika biura, czy to technika produkcji i tak dalej, nie? A firmę na zewnątrz, tak jak i gminę,
gminę wójt, a firmę na zewnątrz gminę prezes. Nie? Dlaczego nie wiem, czy tu się pan przejęzyczył, a jeżeli nie, to proszę o dwa zdania. Dlaczego akurat pan Bruno się z panem Bruno Siwnikiem, odpowiadając zupełnie szczerze, spotkałem się zupełnie przypadkowo. Byliśmy na jednym ze spotkań takich gminnych organizowanych zupełnie przez przypadek. Akurat rozmawialiśmy, poznaliśmy się. Natomiast tak, przejęzyczyłem się, wiem, że to jest pan wiceprezes, ale nie chcę jakby rozwijać bardziej tematu zakładu komunalnego, bo nie starczyło mi czasu, żeby tam sobie rzeczywiście takie spotkanie, jakiego chciałbym, żeby do niego doszło, się odbyło, jeśliśmy sobie ustalili politykę tego, co możemy robić, co fundacja może zrobić, co za to. Jestem przed tym, dlatego nie eksponowałem tego tematu. Rozumiem, ale wtrącę to pana wypowiedź, ale pan powiedział, nie, bo pan powiedział, że ja w związku z tym spotkałem się z prezesami. Więc z pierwszej pana wypowiedzi wynika, że było to zaplanowane, formalne spotkanie z prezesem, nie jakoś okazyjnie. Tutaj teraz się pan próbuje tłumaczyć, ale mniejsze z tym. Przejdziemy do pytania technicznego. Ja mam taką uwagę do tego, co pan tutaj zaproponował odnośnie działek. Pan powiedział taką rzecz, że działki są obecnie rozdrobnione i nie wiadomo, jakich one to są małe działki i tak dalej. Należałoby, ja zrozumiałem to w ten sposób. Jeżeli nie zrozumiałem, to proszę mnie naprowadzić i ja nie widzę żadnych problemów. Że należałoby je scalić i później dzielić, prawda? I nie wiem, czy to byłby prawidłowy ruch, bo wiem, my na ten temat rozmawialiśmy kilkakrotnie przez kilka lat i okazało się, że dochodziliśmy. Korzystaliśmy też z porad geodetów i innych ludzi, którzy się na tym po prostu znają. I oni mówili, że lepiej te działki mieć mniejsze, bo się wtedy składa dłuższe, robi się scalenie i wtedy się sprzedaje. A tak, gdy zrobimy całą planę, scalimy, to zapłacimy pieniądze, potężne pieniądze, wy. Zapłacicie, bo wy jako fundacja. I później znowu musicie robić podział. I będziecie drugi raz płacić. Więc czy to ma sens? Więc tu bym powiedział, że należałoby się zastanowić, bo łatwiej jest na przykład z 10 działek półhektarowych, 70-arowych złożyć działkę na przykład 3,5 hektara, niż później ją używać i tak dalej. Tak, bo będziecie dwa razy płacić. To jest takie pytanie. I co pan na ten temat? To jest tak, że te małe działki teoretycznie rzeczywiście są bardzo fajne jako element składania wniosków większych działek. Problem polega na nie tyle na ich niewielkim powierzchni tych działek, co na ich kształcie. I ja nie mówię, że wszystkie działki tak wyglądają, ale te tereny, w których akurat przymierzaliśmy się do konkretnych inwestorów, pani Kaźmierak potwierdzi, to siedzieliśmy nad tymi mapami z grupami i próbowaliśmy je łączyć w takie podłużne paseczki, jak skrawki wycięte po prostu z maszyny do niszczenia papieru i próbowaliśmy je zsuwać ze sobą. I teraz inwestor nie potrzebuje takiego długiego pasa złożonego z 5 działek, które ze sobą zsunęliśmy. Wystarczy wykonać poprzeczną linię podziału, a gwarantuję, że nad każdym tego typu ruchem będziemy się zastanawiać, przykładając do tego zasadę zdrowego rozsądku. Tak? My naprawdę nie chcemy topić pieniędzy tam, gdzie ich nie potrzeba wydawać, więc w pewnych miejscach uważam, że jest to, pani Kaźmiera pewnie potwierdzi, jest to zupełnie uzasadnione. Ale to nie jest zasada globalna, którą teraz, jak idea fix, pójdziemy pani Henryku i wszystko poscalamy i pozmieniamy całą. Proszę tak, jak nie rozumiem. Dobrze, dziękuję. I do pani wiceprezes mam pytanie. Proszę panią, przed problemami służby zdrowia w Pleszczowie zmierzyliśmy się już parę lat temu. I zmieniliśmy tą służbę, powiem tak kolokwialnie, tak w skrócie telegraficznym, takim, że z państwowej zrobiliśmy ją prywatną. Tylko dlatego, żeby właśnie lepiej zadbać o zdrowie naszych mieszkańców, czyli mieszkańców gminy Pleszczów. W propozycji do objęcia funkcji właściciela tego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej było dużo. To nie to było, że od razu pan Krostowski, to była jeszcze inna pani doktor, następny pan doktor. Akurat tak wypadło, że został pan doktor Krostowski. Z czego ja na przykład nie widzę tutaj żadnych problemów, aczkolwiek niedociągnięcia są wszędzie. Nie? I czy to w prywatnej służbie, czy w państwowej, o państwowej lepiej wolałbym nie rozmawiać, bo tam po prostu leżymy na łopatach, krótko rzecz mówiąc. Więc myślę, że ten ruch, który wtedy zrobiliśmy, był bardzo dobrym ruchem. Bo jednak
bo jednak ta prywatna sfera w służbie zdrowia działa lepiej i to nie ulega wątpliwości. Są niuanse w postaci, że no wiadomo, oni bardziej oszczędzają. I nie wiem, czy celem dobrym jest, który Państwo sobie założyliście, że to Wy macie zatrudniać tam jakiegoś, jakiegoś pediatra, jakiegoś ginekologa, onkologa i tak dalej. Bo ja uważam, że my po to zreformowaliśmy, żeby teraz wymóc na tym właścicielu, na tym doktorze Chrostowskim, że ma być tutaj, bo on może zawrzeć umowę z NFZ-em, a my za to płacimy. Ja, pan, pani, wszyscy w Polsce. Tylko, ale chcemy rozciągać ten temat. Nie. Ja skończę, panie przewodniczący. Więc ja myślę, że z tego państwo powinniście się wycofać, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Bo my mamy rozwinięte już opiekę, jeszcze jeśli chodzi już o leczenie kliniczne i tak dalej. Mamy umowy ze szpitalami, Matkopolką, z Wanem, z Biegańskim. No tych szpitali jest sporo, prawda? W Bełchatowie, w Radomsku mamy. Także nie widzę tutaj dla was państwo wielkich ruchów. Natomiast nie po to prywatyzowaliśmy, panie Kamilu, panie radny, nie po to prywatyzowaliśmy i nie po to te sprzęty sam są zakupione za grube setki tysięcy złotych, żeby one się nie marnowały. To pan doktor niepublicznego, dyrektor, szef niepublicznego tutaj Zakładu Ochrony Zdrowia powinien nam zapewnić. I pediatra powinien być w Leszkowie codziennie, ginekolog co najmniej 3 czy 4 dni w tygodniu. Jeśli chodzi o sobotę, jest problem, ale to już nie będę poruszał, żeby nie przedłużał, bo chodzi o odpłatność, prawda? Bo w sobotę NFZ nie chce podpisać umowy, bo tam jest chodzą sferę odpłatności. Więc szanowni państwo, pisanie później w gazetach, robienie z tego polityki, że jaka tutaj jest, bo taka była, nie, jaka tu jest opieka, nowa władza, to jest naprawdę niepotrzebne. Bym się był zadowolony i wielu moich wyborców, mieszkańców, którzy zgłaszają problem, że my mamy wymóc, panie przewodniczący, na tym, że tu ma być. Ale to my, a nie fundacja. Ale więc mówię, ja pytanie powiedziałem, nie pytanie, tylko sugestie. Ja może odpowiem. Żeby to nie wyglądało tak, że wy, szanowni państwo, ja wiem, że jesteście ambitnymi, młodymi ludźmi, że wy macie zastąpić powołaną do tej instytucji. Także ostrożnie. Z tym i co pani myśli? Znaczy tak, ja myślę, że ja tylko sprostuję, ponieważ używanie słowa prywatna jest tutaj nie na miejscu, ponieważ określenie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest taką samą jednostką tak zwanego POZ-owskiego pierwszego kontaktu, jak każdy inny, czy byłaby to przychodnia samorządowa, czyli utrzymywana ze środków gminnych, tak, gdzie gmina byłaby właścicielem takiego ośrodka zdrowia, to są równorzędne jednostki, które mają takie same kompetencje i podpisują umowy z Narodowym Funduszem na zakres określony ustawą i przepisami usług medycznych. W POZ-cie obowiązuje usługa medyczna lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki, położnej i opieki nocnej i świątecznej. Taką opiekę nocną i świąteczną wszystkie placówki muszą mieć. Tutaj sobota czy godziny nocne i wieczorne to jest opieka świąteczna podpisana przez daną jednostkę. W tym przypadku tutaj jest szpital bełchatowski, tak, który świadczy tą opiekę w tym okresie. Natomiast ja tutaj tylko wyraziłam wolę reakcji ze strony fundacji na potrzeby mieszkańców. Jeśli chcemy wypełnić pewną niszę, to dajmy taką szansę i wypełnijmy ją. A nie jest moją rolą, ani broń Boże fundacji, aby dzisiaj tutaj rozstrzygać na temat niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który tu funkcjonuje na naszym terenie. Nie są to moje kompetencje nawet, ale nie ośmieliłabym się zabierać głos w kwestii zmuszania kogoś do zatrudniania i tak dalej. Także tutaj wycofuję się z tego. To pan, pan radny już tyle pytań, może tutaj pani radna się. Ale ja chcę odpowiedzieć do pana, jeśli mogę. Ale to nie jest dzisiaj dyskusja na te tematy. Panie radny, panie Agnieszko, bardzo proszę, jedno krótkie pytanie. Bardzo istotne, myślę, ciekawe też dla mieszkańców. Chciałabym, jeśli to możliwe, dowiedzieć się, jak wygląda w tym momencie sprawa spółki Ekoregion Kleszków.
jak wygląda sprawa odzyskiwania odzysków ziemi, które już nie są. No cóż, proszę Państwa, nie chcę ujawnić więcej szczegółów niż to jest konieczne, tak? Jedyne, co chciałbym na ten moment powiedzieć, ze względu na dobro tego postępowania, to się będzie toczyć. Jedyne, co chciałbym powiedzieć, to chciałbym Państwu powiedzieć, że ta sprawa nie jest załatwiona. Na dzień dzisiejszy fundacja z powodu różnych okoliczności, które pojawiły się jako bardzo dziwne nowe dokumenty, których nie było, nie jest w stanie tej ziemi odzyskać bez zaangażowania się w postępowanie procesowe. Także chciałem tylko powiedzieć, że nie jest to sprawa zamknięta i nie możemy uznać, że nie ma tu nic więcej do roboty. Dobra. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy za już obszerną tutaj informację. Myślę, że na jakieś tam może kolejnej, za jakiś tam czas sesji czy komisji może zaprosimy Państwa, zaprosimy, posłuchamy może coś więcej. Bardzo dziękujemy za przybycie. Szanowni Państwo Radni, ja bym chciał teraz, bo ze względu na to, że mamy kolejną firmę, która też chciała kolejną prezentację przedstawić, także bym bardzo prosił, żebyśmy teraz następny punkt mieli tutaj po punkcie 7, 23 i zaprosimy tych przedstawicieli tej firmy, żeby oni tam nie czekali i też przedstawili nam krótką prezentację i myślę wtedy, że po tym już będziemy mogli kolejne punkty realizować już w stopniu takim chyba trochę szybszym, bo teraz żeśmy się zatrzymali. Mówię, że o 5, ale nad ranem chyba skończył. Tą firmę, gdzie oni...